Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że wszyscy Państwo mnie dobrze słyszą. Ja nazywam się Piotr Pawlak i reprezentuję Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu. Na początek kilka słów o naszym przedsiębiorstwie. Zajmujemy się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła systemowego. Energię cieplną wytwarzamy w 4 wodnych, wysokoparametrowych kotłach opalanych miałem węglowym o łącznej mocy maksymalnej trwałej 104 MW. A całkowita sieć cieplna wynosi około 90 km. W swoich zasobach posiadamy 920 sztuk węzłów ciepłowniczych różnego typu. Miejski system ciepłowniczy pokrywa ponad 52% potrzeb cieplnych mieszkańców Inowrocławia, a średnioroczna sprzedaż naszego przedsiębiorstwa to około 725 tysięcy gigajouli. Drodzy Państwo, określając strategię rozwoju naszej spółki, skupiliśmy się nad istotnymi problemami, które nie tylko dotyczą naszego przedsiębiorstwa, ale również nękają całą branżę ciepłowniczą. I tak wyodrębniliśmy 4 najważniejsze problemy. Wzrost cen paliwa węglowego, poziom emisji dwutlenku węgla, konkluzje VAT, jak również straty w obszarze dystrybucji. Jeżeli mówimy o paliwie węglowym, na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć, że to paliwo staje się coraz droższe, co w konsekwencji, przekładając to na cenę 1 gigajoula, niestety energia finalna dla odbiorcy końcowego rośnie. Jeżeli przejdziemy do zapisów w dyrektywie IED i co za tym idzie konkluzji BAT i dostosowaniu naszego przedsiębiorstwa do tychże zapisów w zakresie pyłów dwutlenku siarki, jak i tlenków azotu. Niestety nasze przedsiębiorstwo, aby dostosować się do tych rygorystycznych norm, musiałoby zmodernizować cały układ odpylania, odsiarczania, co w konsekwencji poniosłoby koszty grubo ponad 50 milionów złotych. Ja tutaj jeszcze tylko nadmienię, że widzą Państwo diagram, jak wzrastały ceny uprawnień. Tak naprawdę jeszcze 2 tygodnie temu one oscylowały między 30 a 32 euro za jedno uprawnienie. Na dzień dzisiejszy jest już to kwota około 40 euro, a w zeszłym tygodniu przekroczyliśmy magiczną czwórkę z przodu, czyli koszt jednego uprawnienia sięgnął powyżej 40 euro. Jeżeli chodzi o zapisy związane z konkluzjami BAT. Na tym diagramie widzą Państwo rzeczywiste poziomy, jakie nasze przedsiębiorstwo emituje do emitora. Niestety po roku 2023 są one bardzo rygorystyczne, bardzo drastyczne i tak jak już wcześniej wspomniałem, koszt dostosowania się do standardów batowskich dla naszej ciepłowni szacowany jest na około 50 milionów złotych. Przy założonym okresie amortyzacyjnym na poziomie 10 lat dla przedstawionej inwestycji odsiarczania i odpylania dla naszego przedsiębiorstwa taki koszt w przeliczeniu na 1 gigajoula to jest 7 zł na gigajoula w skali roku, oznacza realny wzrost kosztów ogrzewania dla mieszkańca o kolejne 16 zł na 1 miesiąc. Jeżeli mówimy o stratach ciepła w obszarze dystrybucji, każdy system ciepłowniczy, a przede wszystkim systemy wysokoparametrowe, takie straty posiadają. Nasz system ciepłowniczy pomimo różnych prób optymalizacji i regulacji straty posiada na poziomie około 15%, co tak naprawdę obarcza nas kosztem rocznym na poziomie około 4 milionów złotych w skali roku.
Podsumowując przedstawione przeze mnie problemy, widzimy, że tak naprawdę koszt dostosowania instalacji do zapisów w konkluzji BAT, zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, co myślę, że spędza sens powiek nie jednemu prezesowi przedsiębiorstwa ciepłowniczego, i pozostałe dwa problemy, dystrybucja i wzrost kosztów paliwa, zakupu paliwa węglowego, wiążą się niestety z wzrostem ceny gigadżula dla odbiorcy końcowego. Widzimy tutaj na przedstawionym wykresie, że tak naprawdę ciepło na przykładzie naszego przedsiębiorstwa z roku na rok staje się coraz droższe. I tak naprawdę zgodnie z tym wykresem mniej więcej jesteśmy, oscylujemy wokół kwoty 70 zł obecnie średniej, jeżeli chodzi o sprzedaż jednego gigajoula. Dlaczego obecnie do tej pory nie inwestowaliśmy w nowe rozwiązania? Drodzy Państwo, brak wdrożeń nowoczesnych technologii wytwarzania energii w systemach ciepłowniczych spowodowany był niskimi cenami paliw kopalnych oraz stosunkowo niewielkimi obciążeniami z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Zmiany w tym zakresie powodują, że taka forma wytwarzania energii przestaje być konkurencyjna na rynku, a przedsiębiorstwa ciepłownicze oferujące ciepło systemowe wytwarzane obecnie w procesie spalania miału węglowego zmuszane są do poszukiwania nowych rozwiązań. Powoduje to, że alternatywne, w tym odnawialne, niestosowane do tej pory w systemach ciepłowniczych rozproszone źródła wytwórcze mają możliwość znaleźć w nich zastosowanie. Analizując przedstawioną problematykę, podjęliśmy decyzję, że dalszy rozwój naszego przedsiębiorstwa związany będzie z decentralizacją miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o rozproszone źródła energii, oparte m.in. o źródła odnawialne oraz rozbudowę wysokoefektywnych, niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych. Działania te będą miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dostaw energii, poprawę efektywności w zakresie wytwarzania, zmniejszenia strat przesyłowych ciepła, redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, a w konsekwencji sukcesywną rezygnację z paliwa węglowego. Drodzy Państwo, w jaki sposób osiągnąć postawione cele? Na samym początku tej drogi w spółce powołaliśmy komórkę badawczo-rozwojową, której zadaniem jest analizowanie rynku, poszukiwanie, wdrażanie, badanie i analizowanie nowych rozwiązań w zakresie wytwarzania, jak również dystrybucji energii cieplnej. I tak pierwszym naszym wdrożeniem jest instalacja pilotażowa o nazwie Badanie Przemysłowych Pilotażowych Central Cieplnych opartych o pompy ciepła, współpracujące z miejskim systemem ciepłowniczym i magazynami energii, zasilane energią elektryczną z fotokonwersji promieniowania słonecznego jako model rozwoju energetyki rozproszonej w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Celem naszego projektu jest przeprowadzenie badań uzasadniających rozwój energetyki rozproszonej w przedsiębiorstwie ciepłowniczym z wykorzystaniem central cieplnych opartych o pompy ciepła o mocy termicznej 0,45 MW współpracujące z miejskim systemem ciepłowniczym. Przewiduje się akumulowanie ciepła. Projekt obejmuje badania i prace rozwojowe w zakresie dwóch form magazynowania ciepła: w zbiornikach akumulacyjnych o pojemności 24 metrów sześciennych, jak również przy wykorzystaniu pojemności cieplnej sieci ciepłowniczej. Projekt obejmuje wykorzystanie do napędu pomp ciepła energią elektryczną pochodzenia z fotokonwersji promieniowania słonecznego o łącznej mocy 0,2 MW pika. Tak jak już wcześniej wspomniałem, centrala hybrydowa jest złożona z dwóch pomp ciepła powietrze-woda napędzanych energią elektryczną pochodzenia z fotokonwersji promieniowania słonecznego, współpracujących z dwoma formami magazynów ciepła, magazynem buforowym i magazynem wykorzystującym sieć rozdzielczą dzielnicy Mątwy. Nasz zespół badawczy podczas prac optymalizacyjnych będzie miał za zadanie zoptymalizowanie pracy całej centrali w różnych formach jej pracy. Bezpośredniej pracy pomp ciepła na system ciepłowniczy dzielnicy Mątwy,
jak również pracę pomp ciepła na magazyn buforowy, jak również pracę na magazyn z sieci rozdzielczej danej dzielnicy i w drugą stronę najbardziej elastyczny, dynamiczny i zoptymalizowany proces rozładowywania magazynów ciepła, tudzież dodatkowo wspomaganie pracy pomp na system ciepłowniczy. Ciekawą formą tegoż rozwiązania jest to, że zamierzamy pracować tym układem wtedy, kiedy będzie odpowiednie natężenie promieniowania słonecznego. Tak jak już wcześniej wspomniałem, instalacja ta jest instalacją pilotażową i badawczą, w związku z tym mamy szereg punktów pomiarowych, które pozwolą nam dobrać i zoptymalizować pracę w taki sposób, aby to rozwiązanie stało się rozwiązaniem możliwym do powielenia zarówno na innych osiedlach, jak również w innych miejscowościach. Ideą naszą jest to, że pracujemy wtedy, kiedy świeci słońce, magazynujemy energię cieplną w magazynach ciepła i oddajemy ją wtedy, kiedy jest na nią zapotrzebowanie. Tym bardziej, że układ ten pracuje tylko i wyłącznie w okresach letnich na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Kilka słów, dlaczego akurat wybraliśmy to osiedle. W układzie podstawowym osiedle to było zasilane z ciepłowni konwekcjonalnej opalanej paliwem węglowym. Sieć magistralna wysokoparametrowa, około 3-kilometrowa, dystrybuowała tą energię do grupowego węzła cieplnego, a stamtąd ona była rozdzielana siecią niskotemperaturową do odbiorcy końcowego. Tak jak w sezonie grzewczym, powiedzmy, jakoś ten model biznesowy nam się spinał, tak w okresie letnim niestety przychody ze sprzedaży energii cieplnej na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej czasami nie były w stanie pokryć strat, jakie mieliśmy na przesyle energii cieplnej do węzła grupowego. Na dolnym slajdzie widzą Państwo, jak to będzie wyglądało w obecnej chwili. Centrala hybrydowa została zlokalizowana w sercu osiedla Mątwy i energia wyprodukowana z pomp ciepła będzie dostarczana do odbiorcy końcowego lokalną siecią niskotemperaturową, która dodatkowo będzie wykorzystywana jako, przepraszam, magazyn ciepła. Takie małe porównanie, wariant pierwszy, czyli to, co było do tej pory zasilanie z kotłowni węglowej i wariant drugi to, o czym mówimy, czyli zasilanie i dostawa energii cieplnej z hybrydowej centrali grzewczej. Moc zamówiona przez odbiorców końcowych w jednym i w drugim przypadku w okresie letnim jest na poziomie troszeczkę powyżej 0,5 MW. Energia cieplna sprzedana w obydwu przypadkach to jest 1620 gigajouli, dostarczona do systemu w pierwszym przypadku, jak widzieliśmy na slajdzie poprzednim, to jest 5000 gigajouli, w drugim już 3800. Mamy tu również porównanie kosztów stałych, kosztów zmiennych i co najważniejsze moim zdaniem jest to, że jesteśmy w tym układzie dla niespełna 0,5-megawatowej instalacji termicznej uniknąć emisji na poziomie około 500 megagramów, co w konsekwencji wiąże się z tym, że unikniemy opłaty za emisję, czyli nie będziemy musieli kupić tak dużo uprawnień. Ja na potrzeby tej prezentacji przyjąłem 32 euro, niestety to już jest nieaktualne, bo ta energia jest już na poziomie 40, uprawnienie jedno jest na poziomie 40 euro, pozwoli nam zaoszczędzić 71 568 zł, co w konsekwencji daje nam tak naprawdę oszczędność na poziomie 145 554 zł. Jak widzimy, koszty nasze dla systemu pierwotnego zasilania z kotłowni węglowej były na poziomie 165 744 zł, natomiast przy centrali hybrydowej spadły do 20 190 zł. Nakłady inwestycyjne na budowę tejże instalacji były na poziomie
2 494 tysięcy złotych. Obecnie spółka nasza pracuje nad kilkoma podobnymi rozwiązaniami, które mamy nadzieję w niedługim czasie wdrażać w naszym przedsiębiorstwie i również mamy nadzieję i chcemy podchodzić do tychże rozwiązań nie tylko w sposób typowo komercyjny, ale również w sposób badawczo-rozwojowy. Podsumowując, co nam daje decentralizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o rozproszone źródła energii cieplnej wykorzystujące odnawialne źródła energii? Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dostaw, poprawę efektywności w zakresie wytwarzania, sukcesywną rezygnację z paliwa węglowego, a co najważniejsze, redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. Czy to już wszystkie korzyści? Myślę, że nie. Decentralizacja miejskiego systemu ciepłowniczego może również skutkować nowymi podłączeniami do miejskiej sieci ciepłowniczej, do których dotarcie wcześniej w źródle scentralizowanym było ekonomicznie nieuzasadnione, likwidacji lokalnych emisyjnych źródeł energii cieplnej i co najważniejsze, walki ze smogiem, aby obrazki takie, jak widzą Państwo poniżej, przeszły do lamusa i nie zatruwały nam więcej życia. Dziękuję bardzo za uwagę.